Witam was bardzo serdecznie, z tej strony Brawl, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic 2. Kontynuujemy i słuchajcie, jesteśmy w kolejnej kopalni. I tutaj, znaczy to nie jest kopalnia właściwie, to jest ta miejscówka nad Przełęczą w Górniczej Dolinie. No i tutaj prawdopodobnie znajduje się kolejna sfera, mianowicie sfera wody. Potrzebna już nam jest tylko sfera wody i chyba powietrza, tak? Te dwie sfery, które aktualnie potrzebujemy. Dobra, zapiszę sobie grę. Oj, nie, magiczne bełty nie. Czekajcie, muszę zmienić na zwykłe, których mamy 408. Tak sobie jeszcze ogarnąłem mniej więcej, co ja będę chciał zrobić przed tym czwartym rozdziałem. No i właściwie mam jeszcze do wykonania wątek orków oraz asasynów, bo zapomniałem o wątku asasynów, słuchajcie. O nie, tylko nie ten mag. Dobra, na dwa hity padł. Ale jestem kozakiem. O, słuchajcie, tutaj mamy chyba... To jest ten? Żelaza? Złota. O, to super. Jeżeli będzie więcej tutaj takich żyłek złota... No słuchajcie, ładnie sobie zarobimy. Dlatego, że mam wyuczoną umiejętność przytapiania tego złota. Za jeden samorodek dostajemy chyba 8 sztuk złota. Mamy już ich 400. A może być jeszcze więcej. Czy tutaj coś mamy? Wiem, że tutaj na dół mogłem zlecieć i tam mamy, kurde, jak widzicie, jaskinię. Tylko nie pamiętam, co jest tam na górze jeszcze, wiecie? Dobra, ciul, pójdę najpierw na górę. Jak nie, to najwyżej wrócę się tutaj na dół i tyle. Tam mogą być jakieś ukryte fanty i tyle. Już właściwie te szkielety mi jakoś wielkich obrażeń nie robią. O Jezus, gorzej z tymi demonicznymi, ale z nimi też sobie poradzę. Pod warunkiem, że nie są w jakichś wielkich grupkach. Padają jak muchy. A, wytrzymałości już nie mam. I mi zlatuje, bo jestem zatruty! Co mnie zatruło właściwie? Halo? Bro? Żyła złota, super! Dobra, tylko czekajcie, niech mi zatrucie padnie. Dobra, padło. Cyk. W tej starej kopalni nakopałem sporo tych bryłek, magicznych bryłek, rudy. I kuźwa, nie wiem, co ja mam z tym zrobić, bo naprawdę mam tego sporo. A broni z magicznej rudy nie możemy sprzedawać u Harada. Chybaż tak bym bezpośrednio sprzedawał? Bo za jedną broń na pewno dostajemy z dwa koła, co jest 10% u sprzedawcy, czyli 200. Oho! Poczekajcie, bo ja mam jakąś broń testową. Poczekajcie, poczekajcie. Ciężkie magiczne ostrze. 1800, czyli 180 dostaniemy. Wow, to będę mógł sobie jednak porobić takie mieczory. Ale ja sobie zostawię na późne rozdziały, bo z każdym rozdziałem uczymy się czegoś nowego. No i te bronie są coraz, wiecie, droższe w sprzedaży. Także ja sobie poczekam i tyle. Okej. O, i tutaj będzie chyba skrzynka, gdzie znajduje się chyba płomień Eligora. Ale mogę się mylić. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Grog, klucz jakiś chyba, tak? Klucz zdobyłem, czy nie? Już nawet nie wiem, co ja zdobyłem. Bełty.
Srebrny pierścień. I to chyba tutaj. Tak jest, płomień Eligora. Oho. I to pójdzie dla Zurisa. No i kolejny questik w Gildii Kupców zostanie wykonany. Jak pięknie. Aha, właśnie, ja sobie byłem jeszcze poza odcinkiem w Pustyni Adanosa. W tej takiej przepaści i tam były te takie dwa przejścia dla magów wody, dla magów i dla wojowników, albo dla łuczników. No i tam zdobyłem, słuchajcie, eliksir zręczności, eliksir życia dwa razy, to wypiję. Eliksir wytrzymałości też i dwa razy eliksir siły. No i jeszcze tabliczki, które też będziemy musieli przeczytać sobie. O, posłańca mamy 3, czyli dodatkowa wytrzymałość, czyli będziemy mieli już 800. Jak pięknie, słuchajcie. Ale wam to wytłumaczyłem tak, że nawet pewnie nie zrozumieliście, o co chodzi. No ale kurde. O kurwa. Za dużo! Zdecydowanie za dużo. Zapiszę grę, nasza postać zrobiła się niewidzialna. Aha, to jest ta woda i pewnie tam, gdzie byliśmy, tę jaskinię pod wodą, to pewnie ona by nas sprowadziła tutaj. Tak mi się wydaje. Aczkolwiek mogę się mylić. Jajo pełzacza. Chyba w alchemii było potrzebne, o ile mnie pamięć nie myli. Dobra, tu wykopałem. Ale też ze złotych sztabek robiło się ten. Robiło się biżuterię. Kurde, mam do tego szkieleta lepszego. Tego magicznego. On jest strasznie silny. I wytrzymały. Dużo bełtów magicznych pójdzie, niestety. Mam już 1500 samorodków złota. Ponad. To ile kasy za to pójdzie, słuchajcie. Elegancko. Może do 3 koła dobijemy, bo to jeszcze nie koniec, słuchajcie. Tam na górze jeszcze... A, dobra, tam byliśmy. Tam był ten pomień Eligora i niewidzialny szkielet. Dobra, czekajcie. Będę musiał ubić jakoś tego szkieleta. Ale to już magicznymi bełtami. Zwykłymi nawet bym próbował, ale zwykłymi to mu w ogóle żadnych obrażeń nie robi. On jest niewrażliwy na zwykłe bełty. Widmo. Ja tego zabiję. Żeby mi tu nie przeszkadzał. Dobra, widzicie? Mocnymi atakami robię mu tylko 300. O tyle co nic, słuchajcie. Oczywiście nie będę próbował bez średniego starcia, bo wiem, że sobie z nim nie poradzę. On nie ma na kilka hitów. A ciekawe, ile doświadczenia za niego dostanę. Ile? 500 tylko. Ło. Dobra. A co ty masz, kolego? Ektoplazma. Chyba też potrzebna w alchemii, aczkolwiek mogę się mylić. Dobra, tutaj niedaleko gdzieś będzie kolejna sfera. Sfera wody, a tam mam tego strażnika. Czy to jest boss, czy co to jest, cholera? Tak, strażnik, to już trzeba będzie uważać.
Czy ja mogę coś zrobić? Jakąś krzywdę? Coś mu robię, ale bez szału. Na górę, bez i! Tu mnie nie trafisz, Wajzo. Dobrze, że nie potrafią się wspinać. Super. Martwa tkanka i czarny kryształ do kolekcji. Kolejny zresztą. I demon. To będzie taki test. Spróbuję, czy zobaczymy, czy tego demona uda mi się pokonać w walce. W walce wręcz. Ale czekajcie, walę mu tylko raz. Żeby go tylko tutaj zlurować, nazwijmy to. Ale mag jeszcze, kurde, do mnie się rzucił. To jest niesprawiedliwe. Tak nie miało być. No chodź. No? 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 Dobra, rozbierz tego maga. No chodź, 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 chodź. Oj. Nie no, bił. Bił naprawdę, naprawdę mocno. Trzeba przyznać. Gdyby nie te kilka hitów na początku, którymi mnie nie trafił, to prawdopodobnie ta walka skończyłaby się troszeczkę inaczej. Nie umarły mag. I niewidzialny się jeszcze zrobił. Co? Dobra, leży. Na szczęście. Co tu mamy za wojowników? Dobra, tych wojowników to już pociągnę sobie spokojnie. Spokojnie moją bronią. Pięknie. Aha, właśnie, prawie mamy 50 poziom, to, znaczy może nie prawie, ale jak wbijemy 50 poziom, to będziemy musieli iść do kapliczki Inosa albo Beliara i wbić sobie 10 siły. Morodek złota, o. Te pęknie złotych monet. Co to mnie nauczy? Czego to mnie nauczy? Jak ja umiem wytapiać złote monety. Niczego nowego. Czyli niczego nowego. Ha. Ciekawe. Mam tu w ogóle jakieś te samorodki złota? Nie, myślałem. Bardzo króciutka ta lokacja była. Także chyba na tym nie zakończę odcinka. Zobaczymy tylko, jak pójdzie nam z tymi szkieletami. Ej, on jest tylko sam. Ten szkielecik. Ale on sobie może przyzwać tych swoich koleżków. To ja wiem. Na bank może. Ten też się zablokował, nie wierzę. Tylko to trzeba go naprawdę ładnie namierzyć, żeby go trafić. Ale widzicie, można. Znowu easy walka, słuchajcie. Zresztą nie będę podchodził, się rusza, bo jeszcze się odblokuje i dopiero będzie. O! Zapomniałem o tych jego koleżkach. W ogóle go trafiam, czy nie? Jakie, bo coś mi tutaj nie gra.
Oby się sukin kot nie odblokował. Raczej nie odbugował. Czekajcie, wytrzymałość. Pięknie. To było proste, słuchajcie. Tak samo jak poprzednia walka. No i tak, mamy tutaj sferę wody. Jak miło. Możemy stąd wyjść. Cyk. Górniczej doliny do zamku magnatów. Dobra, do zamku magnatów. Także teraz zaczniemy wątek orków. Już pójdziemy do tych orków, do tego miasta orków w tym momencie. Właśnie, jeszcze o opiekunach zapomniałem. Mam jeszcze questy dla opiekunów do wykonania. Będą się najpierw przyjąć. O Jezu, zapomniałem całkiem o tym, o tych opiekunach. Nigdy nie lubiłem wykonywać questów dla nich. Ile właśnie do kolejnego poziomu brakuje? 24 tysiące. Tak, 24 tysiące punktów doświadczenia. Mamy jeszcze 25 punktów do wydania. Wszystko prawdopodobnie pójdzie w życie, żeby mieć go jak najwięcej. Tak z 5 koła jakbym miał później, to by było git. My idziemy w tym... Wiecie co? Wezmę sobie najlepiej krwiopijce, przyzwanie w krwi... Znaczy w zamianę w krwiopijce, dlatego że pójdzie nam dużo szybciej. Wędrówka, tam gdzie chcemy iść. W ogóle miasto orków troszkę jest tutaj zmienione, znaczy przenieśli to. Bo w tej poprzedniej wersji, gdzie grałem magiem ognia, to miasto orków było niedaleko przełęczy. A teraz to jest tam niedaleko tego bagiennego smoka, słuchajcie. Chyba tak. Zaraz zobaczymy. A tu jeszcze mamy orków, których nie wybiłem. Oj, 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 no tak. No tak, słuchajcie, tutaj jeszcze mamy... O Jezu, ile expa, ale expa. Pełno hersztów. Zapomniałem całkiem o tym. Ej, ja nie tu idę. Nie tutaj chciałem iść. Czekajcie, źle poszedłem. Kurde, nie tutaj. Boże, ja miałem iść tam, gdzie ten... Gdzie bagienny smog. Gdzie ja poszedłem w ogóle. Ale większą część tych orków wybiłem, bo dookoła zamku nie ma ani jednego orka chyba, chyba że jakieś niedobitki pojedyncze, ale większą część wybiłem. Właśnie, jeszcze Fort Asgan mi został, bo tego też nie wykonałem. Ło, jeszcze mam co robić, słuchajcie, przed tym czwartym rozdziałem. Dobrze, w ogóle lecę? Nie wiem. Więc tak, Fort Asgan, miasto asasynów, wątek asasynów. Wątek orków. Jeszcze opiekunów muszę dokończyć. O Jezu, jest co robić, naprawdę. No z 3-4 poziomki jeszcze może wlecą, nie? Tak z 54, jakbym rozegrał czwarty rozdział, to by było git. Siła mam ponad 400, 405. Ja pierdziele, gdzie ja w ogóle lecę, nie? Jakąś wędrówkę dookoła robię. A mogę sobie wylecieć po prostu tutaj, nie? Ale jestem głąbem. Dobra, cyk. No i my chcemy iść tutaj. I po lewej stronie powinno być miasto orków. Ale musimy założyć w tym celu Ulumulu, bo inaczej zostaniemy zaatakowani. Tylko gdzie to Ulumulu mam? Ulumulu. O, tu mam Ulumulu. No i miasto orków, słuchajcie, jest tutaj. W totalnie innym miejscu. Biorę to. Tylko czy wątek orków od trzeciego rozdziału to będzie git?
Zobaczcie ile expa potem tutaj będzie, ojoj. Ojoj, ale będą wybijani. Tutaj właściwie żadnego herszta nie ma, także będzie jeszcze łatwiej. Dobra, wracamy. Będę chciał spróbować jeszcze arenę. Nie wiem, czy mi się uda w tym odcinku. Arena. Trochę się pobawić właśnie na arenie. Ten miecz mogę wziąć? Nie, myślałem, że mogę to zabrać. Od razu nam się muzyka zmieniła. Ork Elita, co ty masz? Skórę trolla, wow, biorę. Dobra, nie zabije mnie, to dobrze. Tu mamy zamkniętą. A nie, dobra. Dobra. Wchodzimy, słuchajcie. Wchodzimy do miasta orków. I zaczynamy wątek orków. Ja nie lubiłem się poruszać. Pamiętam, nienawidziłem się poruszać po tej lokacji. To była strasznie męcząca lokacja. Rany. Ciemna. Duża. Nie wiem, może trochę to opuścili, ale wątpię. Dobra, spróbuję Ulomulu mu go zabić. Nie chciało mi się wyciągać, słuchajcie, tego mojego miecza, mojego topora, raczej. Mam nadzieję, że w Ulomulu mi się nie rozkruszy w łapie, bo będzie lipa, trochę. O! Smoczy korzeń, fajnie. Nie, kurde, ognisty korzeń, myślałem, że to smoczy korzeń, nie! Rokowy sarkofag. Tu niczego nie ma. Myślałem, że mogę z tego przeszukać. Iste ziele. No trochę się różni, słuchajcie, to miasto orków. Wydaje mi się. Troszkę to jednak inaczej wygląda. Też kurde dawno nie grałem i mogę się mylić. Nie, dobra, to jest jedno i chyba jedno i to samo. Ja bym chciał na arenę trafić, tylko nie wiem czy mi się uda. O, tu pamiętam questa, ten ork chyba zgubił kuszę, która wpadła na dół. Spadła na dół i będę musiał tej kuszy szukać, albo nie wiem, dzbanka albo czegokolwiek. Chwila. Flaszka grogu, dobra. No byłem blisko, no. Nie możesz zapisać, tak? Dobra. Teraz szukajmy tego grogu. Gdzież on może być? Mapa orkowych jaskiń? A nie, dobra, tej mapy nie chcę. Chociaż nie, będę z niej korzystał, bo na pewno się zgubię. Znając siebie. Pełzacz. Czy. Flaszka grogu, dobra, mamy flaszkę grogu. Fajnie, cudownie, możemy wrócić na górę. Tutaj właściwie musimy zdobyć reputację, odpowiednią ilość reputacji, żeby orkowie przypuścili, wpuścili nas do swojego wodza. No i właściwie dalej będziemy mieli dostęp już do
do Doliny Cieni. Вот твоя фляга. Ладно, моя. Да нет. Dobra. Dobre pytanie, gdzie ja kuźwa chcę iść? Mam tą mapę niby, ale nie chcę się z niej korzystać. Wiem, że chcę iść na arenę, ja chcę się bić. Jestem bojowo nastawiony. Czy wy mnie zaatakujecie? Nie. Skrzynki na pewno, jak skrzynkę otworzymy, to one nas zaatakują, to na bank. Także nie polecam tego robić. Orkowa miksura. O, fajnie. Tutaj nic. Orkowy kufer. Nie zaatakował mnie. Kurwa, gdzie ja poszedłem? Nie tutaj. O rany. Ojebał. Te, gdzie mam iść? Kurwa, pogubiłem się już, serio. Chyba muszę się wrócić. He. Nie, no mam problem z poruszaniem się po tej głupiej jaskini, no. Rany, tutaj. Kuźwa mać. Nienawidzę tej lokacji. Szybciej Bezi, bo tak to będziesz do jutra tam leciał. Ale do rany, na ranę wiem jak mniej więcej dolecieć, także spoko. Nie będziecie musieli długo czekać, obiecuję, chyba. Tutaj przy okazji dostaniemy już jednego questa od jednego orka. A bo dobra, wiecie co, na razie oleję sprawę i nie będę na razie niczego przyjmował, bo mi się nie chce. To chyba był handlarz, tak mi się wydaje. To chyba był on. Tak, ork handlarz, dokładnie. Jak pamiętałem. Pazury, kura wilka. No i wszynia, właściwie jakiś bogaty nie byłeś, słuchaj, w te itemy. Ciekawe jaki pójdzie na arenie. Zbieram te mięso kopacza, dlatego że dzięki temu możemy sobie zrobić mikstury na odporność na manę, na magię, przepraszam, na manę, lol. No i dlatego zbieram. O, mamy arenę. Mamy ranę, idziemy się bić. Zabijemy z trzech orków i tyle. Ciekawe jak nam pójdzie. Hello! Dobra, spróbujemy pokonać pierwszego przeciwnika. Chociaż nie wiem, czy ta reputacja już mi się nabija, czy muszę przed tym porozmawiać z jakimś orkiem. Teraz nie wiem. Już nastawienie bojowe będę miał. Tyle. Dobra, chyba nam się wbija. Już nie wiem nawet. Ork wojownik.
Auć! Dobra. Я сразился с Гуннаком. Уртан видеть бой. Вот, брат. Благодарю. Эй. Кто твой следующий? Уру. Он очень умер человек. Ступа. Tylko czy ja nie wiem, czy ja mogę walczyć, kurde, teraz moim toporem, czy muszę się bawić w Ulumulu. Jakbym wyciągnął pewnie teraz broń, to by mnie, kurde, wszyscy się na mnie rzucili. Na bank, tak by było. Dobra, pokonam go. Ale to jest łatwe. Ja сразился z Turukiem. Turuk być очень умер. За это ур... Неплохо. У тебя есть бой? Конечно. Он заслужит свое право вступать на арену сейчас. Dobra, będę musiał się bawić tym Ulumulu do końca. A ten co robi? Turuk, co ty odpierdalasz? Mini Ulumulu całkiem nieźle idzie. Ej, opowaliłem go! No i tyle. Koleżko. Okej. Ja zraził się z I ty smocie dalec jego w kaczystwie nagrada. Mnie нужен nowy... I człowiek получи podbić taksi. Teper stupa. Kurde, ile tych przeciwników tutaj jest. Urtrok. Może być. Tylko ten Turuk mi przeszkadza, wypierdalaj! Dobra, poszedł sobie. Ty poradzę sobie z nim. Nalajcie. No i tyle. Kto teraz? Czekaj, tylko poczekam, aż mi się życie troszeczkę zregeneruje. Ile do kolejnego poziomu? Brakuje mi 15 koła. A tutaj będziemy mogli się akrobatyki nauczyć. Tylko nie wiem, czy u tego gościa, u Urkana, czy... Ja zraził się z Urkan. Urkan, восхитому он дав... A no mnie to... У тебя еще кто? Против человек. Это самый сильный его человек сначала. Давай. Dobra, walimy się. O, ten chyba będzie silny jak herszt orków. Tak mi się wydaje. Trzeba będzie uważać, żeby nas nie zabił. Wszystkich Ulumulu pokonam i tyle. Najlepiej będzie. Tylko pokadam Ulumulu, mówię wam. Nalajcie. He! Jeszcze jeden cios. Pięknie, łatwiutko. Dobra, pokonany. Ja zraził się z umrakiem. Urkan nie wierzy swoim głosom. Da. Тогда теперь человек становится сильнее него. То... А где моя на... Вот, человек получить... Интересная вещица. Человек одевать ее и смотреть. Уркан думать. Че достаем вообще? Че достаем и не вим что. Уж да. Не...
jest jakiś pan? Czy kazał mi to ubrać, no? Premia do max siły życiowej? Premia do siły, co to jest? To jest jakiś pas chyba. Wow. Zajebiste. Ile mam siły? 419. Wow! Fajne. Dobra, wszyscy pokonani. Także co, możemy kończyć odcinek, słuchajcie, aleluja. Sobie jeszcze pogadam tutaj. Nie mogę. Stary miecz Harta. Dobra, także to było na tyle, słuchajcie. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, łapkujcie, komentujcie. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Gothic 2 i nie tylko. Do zobaczyska, trzymajcie się. Heja!